Witajcie bracia i siostry. Dzisiaj jest wtorek, czwarty tydzień Wielkiego Postu. Dzisiejsze słowo mówi nam o mocy niesamowitej wody, ożywiającej, oczyszczającej. Pierwsze czytanie jest troszkę jakby trudne. Mówi o tych rzekach wody żywej, które wypływają spod świątyni, oczyszczając ziemię i uzdrawiając morze. Morze zawsze było znakiem śmierci, znakiem strachu. Naród żydowski bał się morza, nie? Więc oznacza to, że te wody wpływają w tą rzeczywistość i w sposób cudowny odżywiają. Ale też w Ewangelii czytamy ten kawałek o tym basenie Betesdy, gdzie wielu chorych czekało przez lata na moment, kiedy zejdzie anioł i ruszy te wody basenu, żeby wejść i zostać zdrowym. Mówią ojcowie Kościoła, tak jak może słuchaliście kiedyś, że ten moment czasem jest jakoś przez teologów tak ukrywany, czy tak uważany za taką bajkę trochę. A jest to fundamentalny moment, bo mówi, że nasze wody, naszego chrztu w naszym sercu, jeśli są nieruchome, jeśli stęchną, to nie mają tej mocy ożywiającej. Potrzeba anioła, potrzeba Słowa Bożego, który przyjdzie i ruszy w nas te wody chrztu, aby one miały moc uzdrowienia, aby dały ci na nowo nowe życie. Dlatego tak ważne jest ewangelizować, głosić Słowo Boże, aby to Słowo weszło dzisiaj do twojego serca i od wewnątrz powiedziało ci: to prawda, prawda, zaufaj Mu. Pan Bóg cię kocha w twoich grzechach. Nieważne ile razy zgrzeszyłeś, nieważne ile razy się oddaliłeś, nieważne ile razy przeklinałeś twoje życie, dzisiaj wchodzi ten anioł, rusza te twoje wody, twojego chrztu, twojego serca, aby dać ci nowe życie, abyś mógł odzyskać nadzieję. Dlatego dzisiaj, w dzisiejszym dniu chciałbym prosić was, abyśmy modlili się za wszystkie osoby, które swoim życiem dają życie innym, w tym sensie ludzkim, też za lekarzy, za wiele osób, które walczą o życie innych, ale także prośmy, abyśmy wszyscy odzyskali to życie prawdziwe, życie w Bogu, życie wieczne, które napełni nasze serce, naszą całą osobę, i żebyśmy mogli świadczyć światło o życiu prawdziwym. Niech te wody spłyną na was i przemienią wasz smutek w radość, waszą śmierć w życie.